panem mogę być? Czy nam się w ogóle może ułożyć? Pierwsza rzecz, jaką pytamy, to jaka jest ich część wspólna, czyli co oni razem mogą stworzyć, co się dzieje pomiędzy nimi. Więc jeśli do jedynki dodam w tym miejscu dziewiątkę, to ta część wspólna będzie jeden. Więc tak, tutaj rokowania byłyby pomyślne. Natomiast różnica wieku najbezpieczniejsza, taka statystycznie, która daje największe szanse na to, że ten związek będzie długoterminowy, jest wtedy, kiedy ta różnica wieku to jest 4, 8, 10 lub 16 lat. I czy to jest w ogóle, czy to nie ma znaczenia. Więc jak nam się tej różnicy lat nie mieści, to już jest słabsze połączenie, niż gdybym miał dobrą część wspólną w tej relacji, a jeszcze do tego mieścił się z różnicą lat, bo wtedy już mamy dwie składowe, które mówią o tym, że jest szansa. Natomiast co łączy te dwie osoby? Tutaj zdolności przywódcze, indywidualność, potrzeba bezpieczeństwa, poczucie realizmu, duże zdolności artystyczne we wszystkich dziedzinach i rozwój tych zdolności przez 12 po 40 roku życia, taki, który może dać już zyski i dochody. Tutaj bardzo ważne zdolności rytmiczne, perkusyjne, umiejętność wyrażania siebie w różnych dziedzinach artystycznych, ale najlepiej w tańcu. Do tego wysoki intelekt. I co jest jeszcze między Państwem? W pierwszym warunku u Pani jest 7, a u Pana jest w dniu urodzenia i w pierwszym warunku u Pana jest 16 karmiczna z 7. Jeśli Pani była 4., 5., 6. kobietą w życiu tego Pana, o której on poważnie myślał i musiały być to związki skonsumowane, to wtedy ten związek miałby szansę. Ale jeśli to była miłość pierwsza, druga, trzecia zakochania się, to dla 16 to jest za mało, bo pierwsza, druga, trzecia to jest na dożycie. Dożycie relacji ważnej, takiej, w której już kiedyś byliśmy, gdzie osoba, z którą się spotykamy, jest bardzo ważna dla naszej duszy. Jakaś cząstka naszej duszy pamięta, kim on, ona była dla nas. Przy 30 tego tutaj nie mamy. Przy 16 wielość związków jest projektem doświadczeń. Ona ma nas nauczyć wybierać odpowiedniego partnera dla nas. A więc jeśli mamy 16, a tu jest aż podwójna, to ten człowiek przez związki miał się nauczyć, jak to jest wybrać sobie partnerkę odpowiednią dla mnie. Dlaczego? Bo w poprzednich wcieleniach ktoś wybierał za niego. Ma za sobą dużo takich wcieleń, w których małżeństwa były aranżowane. Bez względu na to, którą płeć przyjął w tamtym życiu. Nie miał prawa wyboru. I bardzo często mamy do czynienia wtedy także z takimi dziećmi, które jako młodsze dzieci nie dostawały posagu i szły na służbę. I to mogła być służba albo na dworach, albo służba u kogoś, albo służba w jakiejś świątyni, albo służba dla kraju w ramach jakiejś formacji wojskowej. Wszędzie tam z góry ustanowione było, że tego partnera dla tej osoby nie będzie. W związku z czym w tym życiu większe ryzyko zostania było po Pana stronie niż po Pani. Ale to, co nas fenomenalnie łączyło, to to, że oboje mieliście błyskotliwy intelekt, wybitne poczucie intymności osobistej, ciekawość świata, poznawanie głębi, każdy po swojemu, bardzo dużą przeszłość wspólną, karmiczną. Oboje pochodzicie z rodzin szlacheckich, każdy z Was był wysoko wykształcony w poprzednich wcieleniach, umiało czytać, pisać, liczyć, miało światły umysł. I ta ciekawość i głębia także towarzyszy Wam dzisiaj, co wcale nie oznacza, że to musi być związek na całe życie. Są związki, jeśli któryś z partnerów, którekolwiek, na 16 lub 30 początkowo, na dożycie relacji, na dokończenie tego, co nas kiedyś łączyło, aby móc stworzyć to poczucie, że ta druga strona żyje. Chodzi o to, żeby sobie udowodnić, że nadal
życie. Nawet jeśli zmieniamy ciało.